Ja w tej sytuacji oczekuję, że się zachowasz honorowo. Z tego co wiem, to jest to twoja pierwsza wpadka, bo żadnych osiągał przedtem nie miał. On się zachował tak, jak się powinien zachować odpowiedzialny człowiek, czyli że złożył rezygnację z wszystkich funkcji i radnego, i szefa SRD, i mojego asystenta. No i teraz szukam w Grudziądzu młodego człowieka, który będzie ze mną pracował etatowo. Więc ja powiedziałem tak, jest tak, stała się rzecz zła, no przez to. No nie będę mówił, że to co zrobił, to jest dobre. Stała się rzecz zła, tylko w życiu jest tak, że jak się popełnia błędy, to człowieka się widzi wtedy, jak on wychodzi z tych błędów. Prawda? Albo niestety są tacy, którzy wtedy kłamią, kluczą, opowiadają, że się tam jabłek no, najedli, prawda, tego typu rzeczy. Albo są tacy, którzy biorą odpowiedzialność na siebie i on się moim zdaniem zachował w tej dla niego bardzo trudnej sytuacji, bo przepraszam, on traci w tym momencie pracę, prawda? No też to trzeba wiedzieć, on traci pracę, wszystko. No zachował się tak, jak w takiej trudnej sytuacji powinien się zachować. Czy on już złożył na rezygnację?